bracia i siostry, jestem Bogu wdzięczny, że mogę być wśród braci, wśród sióstr, wspólnie razem spoglądając do Bożego Słowa. Jest to dla mnie przywilej móc też stawać i usługiwać z Niego. Jestem naprawdę poruszony i wdzięczny tym, że za modlitwy, za wsparcie to duchowe, wielokrotnie czuję się niesiony przez Wasze modlitwy. Za to jestem Bogu bardzo wdzięczny. Także zanim zaczniemy rozważać nasze kolejne już przykazanie, kolejny wykład, pomódlmy się raz jeszcze, jak to zawsze czynimy, aby Pan odebrał sobie i On jedynie chwałę z tej usługi. Dziękujemy Ci, Panie, że darowałeś nam wspaniały czas dzisiaj. Panie, chcemy w pokorze naszych serc spoglądać do Twojego Słowa, wiedząc, że tylko Ty masz prawdę, jesteś prawdą. Chcemy ku tej prawdzie zmierzać, do niej dążyć. Chcemy być ogarnięci Twoją prawdą, prawdą Słowa Twego. Poprowadź nas więc, Duchu Święty, dzisiaj. Daj nam mądrość, poznanie. Niech imię Pana Jezusa będzie uwielbione w tym zgromadzeniu. Amen. Więc to jest nasz kolejny wykład z cyklu Dekalog, 10 przykazań. Mam nadzieję, że tych 7 przykazań, które już omówiliśmy, było błogosławieństwem, było zbudowaniem. Mam nadzieję też, to było moją każdorazową modlitwą, aby to służyło ku wzroście duchowemu wzroście i wzbogaceniu w poznanie, jeśli chodzi o Słowo. Wierzę, że ja przynajmniej sam się, jeśli nikt się nie zbudował, to ja na pewno tym, co dane mi było poznać podczas moich przygotowań. Jestem Bogu za to bardzo wdzięczny. Kochani, 10 przykazań. Jak pamiętacie, już wkroczyliśmy jakiś czas temu w tą drugą tablicę przykazań. Tablicę, która mówi wyraźnie o relacji między człowiekiem a człowiekiem, o stosunkach między człowiekiem a człowiekiem. To te przykazania, które traktują bardzo bezpośrednio, traktują o relacjach między bliźnimi. Niekoniecznie nawet między braćmi czy siostrami, czy braćmi i siostrami, ale między człowiekiem a człowiekiem. Bóg dał przykazania człowiekowi, nie tylko wierzącym, człowiekowi. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ przyjdzie taki dzień, kiedy każdy człowiek odpowie za to, jaki miał stosunek do Bożego prawa. Każdy człowiek, bez wyjątku, czy to wierzący, czy niewierzący, za to odpowie. To znajdziemy przecież w Bożym Słowie, że każdego człowieka Bóg będzie sądził na podstawie jego czynów. Ale żeby sądzić kogoś, musi być prawo. Bez prawa nie można sądzić przecież. Musi być podane prawo, a Bóg to prawo ma. I my je staramy się rozważyć. I dlatego rozważamy już tą drugą tablicę, a więc przykazania, które dotyczą relacji między człowiekiem a człowiekiem. I żeby jakby wprowadzić nas w kolejne przykazania, otwórzmy sobie na samym wstępie list do Rzymian, 13 rozdział, 9 i 10 wiersz. To taki znamienny fragment. Kiedy mówimy o relacji między bliźnim a bliźnim, między człowiekiem a człowiekiem, to tego fragmentu nie można ominąć. Nie można przejść mimo, tak jak niektórzy przechodzili mimo miejsca, gdzie Pan Jezus konał na krzyżu. My nie możemy przejść mimo obok tego słowa. A to słowo brzmi tak. Przykazania bowiem, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. W jakim słowie się streszczają? Mianowicie, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Jeśli to słowo chcemy przyjąć do siebie, to staje się ono pewnego rodzaju soczewką, przez które patrzymy na te przekazania. Ja w ten sposób to rozumiem. Jeśli ja chcę
te przykazania móc wypełniać, to ja muszę zadbać o miłość w moim sercu. Boże Słowo nadaje nam jakby kierunek przestrzegania prawa Bożego, przykazań. Chodzi o miłość. Chodzi o miłość. Powiem tak, że to jest ta najdoskonalsza droga do tego, aby wypełniać przykazania Boże. Jeśli byśmy miłości nie mieli, jeśli ja bym nie miał miłości, jeśli ktokolwiek by nie miał miłości, a chciał wypełniać to słowo, choćby te, które były przytoczone, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne, bez miłości, to prędzej czy później człowiek upadnie w swoich staraniach. Czy chce, czy nie chce, zrani kogoś. Czy chce, czy nie chce, przekroczy te przykazania. Ale jeśli człowiek zamiast patrzeć nawet na przykazania, ale bardziej postara się o miłość w swoim sercu, będzie zabiegał o to, aby w sercu swoim była miłość do człowieka drugiego, to powiem tak, że automatycznie razem z tą miłością będą przejawiać się przykazania w jego życiu, a raczej przestrzeganie tych przykazań. Ponieważ miłość bliźniemu złego nie wyrządzi. Tak mówi Boże Słowo. Jeśli będziemy mieć tą miłość, nie będziemy sobie nawzajem zła wyrządzać. Tak rozumiem to słowo. Kiedy myślę o Starym Testamencie i Nowym Testamencie, to ono, te dwa testamenty, które wchodzą w skład Bożego Słowa, one różnią się pewną jedną rzeczą. Właśnie o niej mówię teraz, o niej wspominałem. Właśnie nacisk na miłość. Gdybym tak zapytał, który testament, nowy czy stary, bardziej nakazuje albo bardziej zauważa, bardziej tą miłość podnosi, wierzę, że wszyscy chórem odpowiemy, który testament. Nowy, oczywiście, że nowy. Nowy Testament jakby mocniej podkreśla wagę miłości. Wagę miłości. Ponieważ Stary Testament nakazywał prawo i egzekwował to prawo, wykonywanie tego prawa, Nowy Testament naciska na miłość w kontekście tego prawa. Bardziej na miłość. Ale Stary Testament, żeby to tak nie zdegradować Starego Testamentu, już zapowiadał coś bardzo znamiennego. Pamiętacie pewnie werset, który mówi: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. To mówi Stary Testament. Zapowiadał coś nowego. Zapowiadał nadejście nowych czasów. Czasów, w którym miłość będzie bardzo wysoko stała. Miłość, miłosierdzie, które będzie ponad ofiary i rytuały. Tego staram się i tego myślę, że będziemy szukać, nawet rozważając przykazania i dekalog, miłości. Mógłbym tak oto zakończyć cały cykl tych wykładów. Myślę, że nawet tym zdaniem. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Amen i byśmy się rozeszli. Jednak poświęcamy czas, aby nieco bardziej poznać te przykazania, patrząc na nie z różnej strony, ale zapamiętajmy to. Miłość, o miłość powinniśmy najbardziej zabiegać, starać się, bo ona przyniesie za sobą owoce w postaci przykazań, które będą się wypełniały w naszym życiu. A więc tak, o czym będziemy dzisiaj mówić? To, co zwykle staramy się robić, to treść przykazania, jego naukę, że dzisiaj będziemy mówić o przykazaniu ósmym, już ósme przykazanie, które brzmi nie kradnij, je troszkę bardziej dzisiaj omówimy. Przytoczymy sobie tą treść, ale to za chwilkę. O czym jeszcze będziemy mówić? Powiemy o czymś, co się nazywa, co jest nazwane i tak jest nazwane prawo własności. Ponieważ jeżeli mówimy o kradzieży, to musimy coś powiedzieć na temat prawa własności. Bo gdyby nie było prawa do własności, gdyby czegoś takiego nie było, nie istniałby taki termin, takie pojęcie, to nie musielibyśmy się dzisiaj spotykać, żeby rozważać temat kradzieży. Bo bez prawa własności nie ma kradzieży.
Gdyby nie było prawa własności, każdy by mógł przyjść do zboru, wziąć ławkę, choćby tą pierwszą, do domu i nikt by nie mógł mu nic powiedzieć. Byłaby to wówczas komuna, wspólnota. Nie byłoby prawa własności, nikt nie miałby swoich rzeczy, wszystko by było wspólne. Ale coś takiego jak prawo własności istnieje. Jeśli istnieje prawo własności, to istnieje kradzież także. Więc o tym prawie do własności coś więcej powiem. No okazuje się, że człowiek coś posiada. To jest właśnie prawo własności. Chociaż nagi przychodzi na świat, chociaż rodzi się zupełnie nagi i nagi odchodzi z tego świata, nic nie wziął, nic nie przyniósł, nic nie weźmie z powrotem, to jednak w trakcie życia, z biegiem lat, nabywa pewnych rzeczy, które są jego. No i trzeci punkt, o którym dzisiaj coś więcej powiemy, to jest właśnie kradzież. Czym jest kradzież? Co to jest kradzież? Jak brzmi jego definicja? Jak to mamy rozumieć też w świetle naszych czasów, w naszym życiu? Musimy to też na nasze podwórko przenieść, podwórko chrześcijaństwa, więc powiemy, gdzie są jakby zagrożenia albo gdzie szukać zagrożeń w chrześcijaństwie, jeśli mówimy o kradzieży. Więc kochani, przejdźmy przez treść przykazań. Ósme przykazanie brzmi tak oto. W drugiej księdze Mojżesza w 20 rozdziale w 15 wierszu. Nie kradnij. Tego przykazania w zasadzie w takiej treści je poznaliśmy od dziecka, w takiej treści je znaliśmy. Nie różni się ono wobec tego słowa, które, wobec tego przykazania, które poznaliśmy w dzieciństwie. Nie kradnij. W innym miejscu, w trzeciej księdze Mojżesza, w 6 rozdziale od 1 wiersza do 5, taki troszkę dłuższy fragment, ale rzuca nieco jaśniejsze światło. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Jeżeli kto zgrzeszy, sprzeniewierzając się Panu przez to, że zaprze się wobec swojego bliźniego rzeczy powierzonej lub oddanej do przechowania lub zrabowanej, albo że ograbi swego bliźniego, albo znalazł rzecz zgubioną i zaparł się tego i nawet fałszywie przysięgał w jakiejkolwiek z tych spraw, które człowiek popełniając grzeszy, jeżeli tedy zgrzeszy i obciąży się winą, niechaj zwróci to, co zrabował, albo to, z czego kogoś ograbił. Albo rzecz powierzoną, którą zataił u siebie, albo rzecz zgubioną, którą znalazł, albo to wszystko, co do czego fałszywie przysięgał. Zwróci pełną wartość tej rzeczy i jeszcze dołoży do tego 1/5. W dniu swojej pokuty odda to temu, do kogo to należy. To jest nieco szersze zrozumienie kradzieży, zatajania, fałszowania, oszustwa, które zawiera się w tym przykazaniu. W innym miejscu, w 5 księdze Mojżesza, w 24 rozdziale, 7 wierszu, czytamy takie oto słowo. Jeżeli znajdzie się ktoś, kto ukradnie kogoś ze swoich braci, z synów izraelskich, pozbawi go wolności i sprzeda go jako niewolnika, to ten złodziej poniesie śmierć i wytępisz zło spośród siebie. Kochani, nawet Bóg przewidział, że będzie dochodziło do sytuacji, w której człowiek będzie kradł człowieka, w której człowiek będzie porywał człowieka, bo człowiek ma wiele różnych własności, wiele różnych dóbr, ale najcenniejszą własnością człowieka jest wolność, którą posiada. Bo jeśli człowiekowi zabierze się wolność, to już nic mu nie zostanie. Wtedy już nic nie ma. Wtedy już nie ma tych wszystkich rzeczy, które miał. Więc wolność człowieka jest tą ostatnią, ale najważniejszą własnością, którą posiada. Daleko nie trzeba szukać. W dzisiejszych czasach kradzież ludzi, nawet sprzedaż ludzi jest na porządku dziennym. Kto ograbia ojca lub matkę i mówi, to nie jest grzech, jest wspólnikiem łotra. To fragment, który mówi o relacji w rodzinie. Ja słyszałem wiele świadectw i wiele historii, w której
w których młodzi ludzie opowiadali, jak podkradali pieniądze rodzicom. Ponieważ nie mieli na jakieś imprezy, nie mieli na alkohol, rodzice nie chcieli dać. Młodzi podkradali, aby się dobrze bawić. Względem Bożego Słowa, albo sugerując się Bożym Słowem, taki oto człowiek jest wspólnikiem Łotra, więc jest grzesznikiem. To jest zły czyn, to jest czyn niegodny. Okazuje się, że w domu też jest pewna zależność. Coś jest kogoś i coś jest też... Coś... Zagalopowałem się. Jeśli coś jest kogoś, to niekoniecznie ta rzecz też jest kogoś innego. Więc w domu też jest jakaś zależność. Człowiek coś posiada, nawet w domu. Więc jaka nauka wypływa z tego przykazania? Po pierwsze, przykazanie ósme chroni własność człowieka. O tym już powiedziałem, coś więcej. Ale człowiek ma własność, ma swoje rzeczy, ma swoją własność i to przykazanie ma na celu ochronić tą własność człowieka. Bóg zainteresowany jest, a raczej interesuje się tym, że człowiek coś posiada i zrobił wszystko dla człowieka, aby poprzez to przykazanie ochronić tą jego własność. Wiedział, że domyślał się inaczej, przewidział Bóg sytuację, przewidział to, że człowiek będzie kradł własność drugiego człowieka. Wiedział o tym Bóg, dlatego dał to przykazanie, włączył to słowo w dekalog. O czym to przykazanie także mówi? Przykazanie nie kradnij. Mnie informuje, bo ja zrozumiałem przez ten fragment, przez to przykazanie, że człowiek nie jest panem całej ziemi. Jeśli Boże Słowo mówi, nie kradnij, to znaczy, że człowiek nie jest panem wszystkiego i wszystko może. To znaczy, że człowiek jest ograniczony. Nie może przecież człowiek pójść do jakiegoś miejsca i wziąć, co mu się podoba. Nie jest panem całej ziemi. Człowiek posiada ograniczenia. I tym ograniczeniem, na którym dzisiaj się skupiamy, to jest własność drugiej osoby. To jest to podstawowe ograniczenie, jeśli mówimy o kradzieży. Więc nie może człowiek przecież, nawet w kościele, my mamy czasem taki obraz pierwszego kościoła, tak, to był prawidłowy obraz. Wszystko było wspólne, czytamy w Dziejach Apostolskich. Ale nie wydaje mi się, że aż tak było wspólne, że mógł jeden brat wejść do domu drugiego, otworzyć lodówkę, wziąć tą szynkę, która tam się pojawiła, o której brat prowadzący mówił, zjeść ją na jego oczach, usiąść w fotelu, wziąć jeszcze coś z szafki i na dowidzenia jeszcze powiedzieć dziękuję, pójdę sobie już. No to jest przecież nielogiczne, to jest niegrzeczne. Mimo tego, że mamy mieć jakąś wspólną rzecz, jednak człowiek posiada swoje własne dobra. A ponadto, że człowiek nie jest panem całej ziemi, Bóg powiedział, i to jest ta puenta tego przykazania, zakaz przywłaszczania sobie cudzego mienia. Nie wolno tego robić, Bóg tego zabronił. Prawo własności, więc będziemy chcieli spróbować sobie powiedzieć coś więcej o prawie do własności. Ponieważ tak jak już powiedziałem, gdyby nie było prawa własności, to przykazanie by nie miało mocy. W ogóle byśmy go nie rozumieli. No bo gdyby, jeszcze raz to spróbuję wytłumaczyć, gdyby nie było prawa własności, wszystko byłoby wspólne, cała ziemia by była wspólna, wszystko, co znajdziemy na ulicy, wspólne. Nie byłoby w ogóle czegoś takiego jak kradzież. Nikt by nie rozumiał, albo nie wiedział, że coś takiego jak kradzież jest. Apostoł Paweł powiedział, że zakon został nadany, aby grzechowi nadać moc. I oto właśnie kradzież dostała tą moc przez prawo. Prawo ją umocniło, tą kradzież. Kradzież stała się kradzieżą, grzechem, ponieważ postanowione zostało prawo, nie kradnij. Więc tak oto to rozumiem. Ale czy faktycznie wszechświat, cały świat, który nas otacza, czy świat, w którym żyjemy, należy do człowieka?
Czy faktycznie to wszystko, co znajdziemy, pomimo tego, że każdy ma jakąś własność, czy wszystko, co nas otacza, należy do nas i tylko do nas? Bo gdziekolwiek popatrzę, gdziekolwiek się rozejrzymy, oglądamy przecież różnego rodzaju wiadomości, czytamy różne artykuły, wiemy, co się dzieje na świecie, to przecież zgodzicie się ze mną, że to, co człowiek czyni na świecie, to właśnie podporządkowuje sobie ten świat. Podporządkowuje sobie, pod siebie. Tam, gdzie kiedyś były gęste lasy, dzisiaj kilometry autostrad. Tam, gdzie kiedyś piękne łąki, dzisiaj wysypiska śmieci. I tak by można było mnożyć i mnożyć. Mnóstwo gatunków zwierząt i roślin już wyginęło z powodu człowieka. Fauna i flora od początku istnienia człowieka, od momentu, kiedy człowiek upadł w grzech, jęczy z bólu z powodu człowieka. Ponieważ człowiek ciągle dopasowuje sobie ten świat do swoich niecnych pożądliwości, do swojej konsumpcji. Ale tak można to oto zakończyć tą myśl, że nad tym egoistycznym dążeniem człowieka stoi jednak ktoś większy. Ktoś, kto nie patrzy na swoje, ktoś, kto nie podporządkowuje sobie wszystko, ale patrzy na innych. To jest nasz Pan, Bóg. Absolut, który jest władcą wszechświata. Pan Jezus w Ewangelii, kiedy modli się do swojego Ojca, czy pamiętacie, jak nazwał swojego Ojca? Ojcze, władco wszechświata. To określenie o czymś mówi. To określenie coś o czymś informuje. Ja z tego wnioskuję, że ten, do którego się modlił Pan Jezus, jest władcą całego wszechświata i w Jego ręku jest cały wszechświat. Nie w ręku człowieka, nie w moim ręku, ale w Bożym ręku. Psalm 50, 10 wiersz, 11 i 12. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Znam wszelkie ptactwo gór i moje jest to, co rusza się na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. I jeśli do tej pory mieliśmy problem, co jest kogo, do kogo co należy, to ten fragment powinien rozwiać wszelkie wątpliwości. Wszystko należy do Boga. Powiada Pan Bóg, mój jest świat i to, co go napełnia. Jeśli nawet, ponieważ ten fragment mówi tutaj tak bardzo wyjątkowo o zwierzętach, jeśli nawet mamy w swoich domach rybki, świnki, króliki, cokolwiek i wydaje nam się, że to jest nasze, pamiętajmy o tym fragmencie, że Bóg powiedział wszelki zwierz i tak należy do Niego. I tak należy do Niego. A więc cała fauna, cały zwierzęcy świat należy do Pana Boga. Należy do Pana Boga. Ale czy tylko zwierzęta? Prorok Ageusz mówi o czymś więcej. W drugim rozdziale od szóstego do ósmego wiersza mówi, gdyż tak mówi Pan zastępów, jeszcze raz za małą chwilkę poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały, poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. To mówi Pan Bóg. Ja kiedyś słyszałem pewnego kaznodzieje, który mówił, że Bóg jest biedny. Ja nie znajduję tego w Bożym Słowie. Raczej widzę rzecz odwrotną. Bóg mówi, moje jest srebro i moje jest złoto. Więc jeśli mogę tak powiedzieć, to Bóg naprawdę jest bogatym Bogiem. Jeśli całe srebro i całe złoto ziemi należy do Niego, to naprawdę jest bogatym Bogiem. A więc do Boga należą pieniądze i kosztowne kamienie. Najciekawsze jest to, że człowiek to, co najcenniejsze, stara się przywłaszczyć właśnie sobie. Znaczy całe złoto ziemi, całe srebro ziemi, wszystkie diamenty, kamienie stara się przywłaszczyć sobie i czerpać z tego ogromne zyski. No choćby taki przykład. Czy
Czy wiecie, na jakim, na czym człowiek zrobił największe pieniądze w historii całego świata? Na czym? Na jakim materiale? Na ropie naftowej zostały zarobione największe pieniądze. Największe korporacje powstały. Ludzi, którzy dzisiaj mają niesamowite wpływy na cały świat z powodu ropy naftowej i jej przetwórstwa. Ale co jest najciekawsze? Że to nie człowiek wymyślił ropę naftową. Że to nie jest twór człowieka. Skład chemiczny i jego jej możliwości ropy to nie jest ludzki wymysł. To jest Boży zamysł. To jest Boży wynalazek. To jest coś, co stało się z powodu czegoś, co uczynił Bóg na ziemi. O tym teraz nie będę mówił, ale człowiek nie wymyślił ropy, a czerpie z niej ogromne zyski. A więc Bóg mówi, moje jest wszystko. Moje są pieniądze, moje są kosztowne kamienie, moje srebro, moje złoto. I żeby tą myśl dalej ciągnąć, Psalm 24, pierwszy wiersz i drugi. Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. A więc nie tylko to, co napełnia ziemię, a więc nie tylko zwierzęta, nie tylko pieniądze, nie tylko kamienie, nie tylko kosztowności, które są na ziemi, ale okazuje się, że nawet mieszkańcy ziemi należą do Pana. Nawet ci, którzy myślą, że są panami na tym świecie, należą do Boga, są Jego własnością. Człowiek może być panem całej ziemi, ale zawsze będzie miał Pana nad sobą, Boga. Tak Bóg widzi tą zależność. To jest Jego własność, cały świat i ci, którzy na nim mieszkają. Psalm 95. W Jego ręku są głębokości ziemi. Jego są szczyty gór. Jego jest morze i On je uczynił. I suchy ląd, ręce Jego ukształtowały. A więc nawet ta nieożywiona materia, nieożywiona natura, więc skały, kamienie, góry, to wszystko, absolutnie wszystko na tym świecie należy do Pana. Przecież nawet o gwiazdach jest napisane, że On stworzył gwiazdy i zna je po imieniu. No któryż człowiek zna po imieniu gwiazdy? Nawet zliczyć ich nie umiemy do porządku, a Bóg zna je wszystkie. Więc Bóg jest absolutnym władcą, absolutnym właścicielem wszystkiego, co nas otacza. Pewna historia, nad którą pewnie nie jeden z was, a może nawet wszyscy zastanawialiśmy się nieco dłużej. Ewangelia świętego Mateusza, 17 rozdział, 27 wiersz. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, mówi Pan Jezus o podatku, który miał zapłacić razem z Piotrem. Idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater. Tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. Pan Jezus posyła Piotra nad morze, aby zarzucił wędkę i złowił pierwszą lepszą rybę i tam w jej pyszczku znajdzie pieniążek. Ja, jak to przeczytałem pierwszy raz, zastanawiałem się. Nieco zabawny wydawał mi się ten cud i ta historia, ale oczywiście wierzę w to. Wierzę, ponieważ jest to Boże Słowo. Ale jak się nad tym głębiej zastanawiałem, to jest tu pewna logika. Pan Bóg, Pan Jezus posyła Piotra do swoich rzeczy. Posyła nad morze, które do niego należało, aby złowił rybę, która do niego należała, a tam w rybie był pieniążek, który i tak do niego należał. Bóg jest Bogiem sytuacji, jest Panem sytuacji, jest wspaniałym kreatorem sytuacji i On wszystko wie. To fascynujące, że musiał być taki dzień, kiedy gdzieś tam urodziła się ta ryba, w którymś momencie połknęła pieniążek i akurat ta ryba została złowiona przez Piotra, dziękuję, przez Piotra, który, pierwsza lepsza ryba, która została złowiona, to była akurat ta, która miała być opłatą za podatek.
fascynujące. Bóg jest Panem całej ziemi. Ja w to wierzę. Kochani, ale Pan, chociaż jest Panem całej ziemi, jest innym właścicielem niż człowiek. Zupełnie inaczej się zachowuje niż człowiek. Człowiek, kiedy wciela się w rolę Pana, właściciela, stara się gromadzić, gromadzić i gromadzić. A Bóg, mając to wszystko, stara się rozdać, rozdać i rozdać. To jest inny charakter niż ten ludzki. Psalm 115, 16 wiersz. Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim. Okazuje się, że Bóg jest hojny w swoim obdarowaniu. Posiada tak wiele i też tak wiele chce dawać. Bóg dał ziemię człowiekowi. Ale czy na całkowitą własność, czy na absolutną własność, o tym powie nam następny wiersz. Trzecia księga Mojżesza, 25 rozdział, 23 wiersz. Ziemi nie będzie się sprzedawać na zawsze, gdyż ziemia należy do mnie, mówi Pan. A wy jesteście u mnie przybyszami i mieszkańcami. Niesamowity fragment. Tak bardzo jasny, tak bardzo czytelny. Bóg mówi, moja jest ziemia, ten budynek należy do mnie, ten lokal jest mój, ale wy jesteście tylko mieszkańcami, tylko przybyszami, którym pozwalam tu zamieszkać. Bóg nam darował to miejsce. Czwarta księga Mojżeszowa, 33 rozdział, 53 wiersz. Potem obejmiecie tę ziemię w posiadanie i zamieszkacie w niej, gdyż dałem wam tę ziemię, abyście ją wzięli w dziedziczne posiadanie. Kochani, Bóg mówi do Izraela. Bóg to mówi do Izraela o ziemi obiecanej, do której mieli wejść. I zadam pytanie. Czy Izrael wziął ziemię, czy Bóg im dał tą ziemię? Bóg im dał tą ziemię, tak? No ale Izrael zbrojnie ją zdobywał. Ja to rozumiem też w ten sposób. Bóg im dał tą ziemię. Dlaczego? Choćby z jednego powodu. Jeśli uważnie czytamy Biblię, to dojdziemy do wniosku, że jeśli Bóg nie dałby im tej ziemi, to oni by nawet do Jerycha nie doszli. Dlaczego? Ponieważ jeszcze przed Jerychem stanął przed nimi ród, królestwo Baszanu, Oga, króla Oga, z potomka Anaka, z rodu olbrzymów. I Bóg tam wyraźnie powiedział, oto wydaję w ręce Twoje ten lud. Bóg im dał tą ziemię. Gdyby byli bez Boga, z pewnością by do kolan nie poskoczyli tym olbrzymom. A jednak Pan Bóg dał im ziemię. A więc Bóg dał im ziemię. Chociaż cała ziemia do Niego należy, Bóg im ją dał. Dlatego nie ma takich podstaw. Nie możemy jako ludzie świadomi, wierzący mieć pretensji do Boga. Dlaczego Bóg dał ziemię, którą nazywamy Palestynę, Izraelowi i tych mieszkańców, którzy tam mieszkali, od zawsze wygonił. Jakaś niesprawiedliwość, by ktoś powiedział. Nie, to jest przecież wszystko Boże. To wszystko do Boga należy i On wie i On może decydować, komu ją daje, a komu nie. Więc jako ludzie wierzący powinniśmy zawsze, zawsze pamiętać, że nad nami jest Pan Bóg, który czyni swoją wolę, niezależnie od naszej woli. Więc Bóg dał ziemię Izraelowi. Przeczytajmy kolejny fragment. Piąta księga Mojżesza, 26 rozdział, od 9 do 11 wiersza. I przyprowadził nas na to miejsce, i dał nam tę ziemię, ziemię opływającą w mleko i miód. A teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie. Położysz to przed Panem, Bogiem Twoim i oddasz pokłon Panu, Bogu Twemu. I będziesz się weselił z wszelkiego dobra, które Pan Bóg Twój dał Tobie i Twemu domowi. Ty, Lewita i obcy przybysz, który jest pośród Ciebie. Kochani, zastanawiająca rzecz. Oto człowiek przychodzi z pierwocinami, a więc ze zbiorami, z dobrami, z płodami ziemi
i ma głęboką świadomość, że ofiaruje te płody temu, który te płody mu wcześniej dał, a więc tą ziemię mu wcześniej dał. Oto przychodzi z jakąś częścią w ramach wdzięczności jako ofiara dziękczynna za to, że on wcześniej dał mu tą ziemię. Ale też druga fascynująca rzecz. Oto Bóg twój dał tobie i twemu domowi. Bóg jest zainteresowany, aby nasze domy zaopatrzać, aby nasze domy obdarowywać. I jeśli mogę coś powiedzieć o tym, co mam w domu, to mogę powiedzieć tyle, że co mam, to mam od Pana. I powinniśmy tak myśleć. Nic nie możemy powiedzieć. Oczywiście, pracą swoich rąk zdobywamy. Ale jeśli Bóg by odjął błogosławieństwa nad naszym życiem, nic byśmy nie mieli. Choćbyśmy pracowali przez całe życie, nic byśmy nie mieli. To Boże błogosławieństwo i łaska, która zlewa się na nas, chociaż pracować musimy. Boża sprawiedliwość, ponieważ Bóg obdarowywuje, Bóg nam daje, już będę kończył tą myśl o prawie do własności, ale Boża sprawiedliwość, ponieważ Bóg obdarowywuje, ale żyjemy na tym świecie i widzimy, że jedni mają więcej, a drudzy mają mniej. Widzimy pewne dysproporcje, pewną rozbieżność. To w fragmencie, który teraz rzuca się na ścianie, Ewangelia świętego Mateusza, 25 rozdział, 15 wiersz, jest napisane tak. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. To jest przypowieść, która opisuje Boże serce, Boży charakter. Jednemu dał 5, drugiemu 2, innemu 1. To jest ta Boża sprawiedliwość. My nie rozumiemy. Panie, chciałbym 5, czemu 1? Chciałbym jak on mieć 5. Zawsze pretensje, dlaczego tak mało? Albo dlaczego mniej niż inni? Nigdy na odwrót. Jeszcze nie spotkałem człowieka, który by miał pretensje, dlaczego ma aż tyle, bo więcej niż inni. Więc zawsze w człowieku może się coś zrodzić. Ale zauważcie, że Pan Bóg daje każdemu według jego zdolności i odjechał. Według jego zdolności, według jego umiejętności. I czytamy, że odjechał, zostawił ich z tymi darami, aby je pomnażali. A więc Bóg daje człowiekowi, ale według swoich zasad. Niektórzy mają dużo, bo mogą mieć dużo. Bo mogą mieć dużo, ale niektórzy mają mało, bo muszą mieć mało. Bo gdyby mieli dużo, ten ciężar tego dostatku, przepychu, bogactwa by ich zniszczył. Bóg jeden wie, ile możemy mieć. Bóg jeden wie, ile ja mogę mieć. Być może gdybym miał więcej, nie byłoby mnie tu, bo bym upadł w wierze, upadłbym. Być może by mnie to pociągło. Bóg jeden wie. Dlatego mam tyle, ile Pan daje. Tak to rozumiem. Może mam 1, a może ktoś inny mam 2. A może w porównaniu do kogoś innego mam 5, a inny ma 1. Zgadzam się z tym, co Bóg daje, ponieważ On lepiej wie niż ja. Ale takie oto sytuacje mogą powodować, że w człowieku co się zrodzi? Po pierwsze zazdrość. Zazdrość. Ten ma więcej, ja mam mniej. Po drugie, chęć zdobywania jeszcze więcej. Dostałem 5, chcę następne 5, chcę jeszcze 5, chcę 5 razy 5, chcę 55 i tak dalej, i tak dalej. Pomnażać, więcej i więcej. Niektórzy jeszcze mogą inny mieć charakter. Gromadzić, kolejne 0 na koncie, kolejne 0 na koncie, jeszcze jedno. Jeszcze inni umiłują bardziej dary niż tego, który daje. A więc Pan Bóg wie, co czyni. Pan Bóg wie i powinniśmy Mu ufać, bezwzględnie ufać Mu w to, co czyni. Przypomina mi się historia pewnych ludzi. Kiedyś słyszałem o takim reportażu, który był przeprowadzony z ludźmi, którzy wygrali największe kwoty w historii loterii Lotto. Największe kwoty. I to był anonimowy reportaż i zadano im jedno pytanie. Czy
po czasie, który widzą, z perspektywy czasu, mając porównanie do czasu przed wygraną, wobec czasu po wygranej, czy z perspektywy czasu zmieniliby coś w swoim życiu? I większość z nich, to jest niesamowite, większość z nich odpowiedziała, nie wiem, czy się domawiali, czy nie, ale większość z nich powiedziała, że gdyby mogli cofnąć czas, to spaliliby ten kupon, który był wygrany. Spaliliby ten kupon. Dlaczego? Ponieważ to już można się domyśleć, co się dzieje w życiu takich ludzi. Nam to jest ta łuda świata. Pieniądz, zanim albo przed nim idzie szczęście, dostatek, wspaniałe życie, spokój, ale zanim co idzie, za taką wielką wygraną, ukrywanie się, ciągły stres, ciągłe przeświadczenie, że ktoś nas śledzi, strach o życie, o rodzinę, zmiana nazwiska, no to są mnóstwo problemów. Wielkie pieniądze, ogromne troski i problemy. Także rozumiem, dlaczego ludzie tak się wyrazili, że spaliliby ten kupon, nie chcieliby mieć tych pieniędzy. Czym jest kradzież? Skąd się wzięła kradzież? Ewangelia Świętego Jana, 10 rozdział, 10 wiersz. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać, mówi Pan Jezus. Porównał siebie do pasterza, dobrego pasterza, innych do najemników, a szatana, który miał wykradać owce, zażynać i wytracać, przyrównał do złodzieja. A więc jeśli można tak to ująć, to kradzież pochodzi z głęboko z piekła. Pochodzi od diabła. No chociażby zastanówmy się przez chwilkę nad samym początkiem. Kiedy jeszcze świat nie istniał, istniało niebo. Bóg niesamowicie uporządkował niebo. Wspaniałe wojska, wspaniałe zastępy anielskie. I oto pojawił się pewien archanioł. Był tam pewien archanioł, którym, jak czytamy, znaleziono występek. Imieniem Lucyfer. I ten oto Lucyfer, archanioł, wykradł Bogu 1/3 nieba. To był pierwszy złodziej w historii wszechświata. Zbuntował i pociągnął za sobą 1/3 aniołów. Wykradł Bogu jego stworzenie. I to czyni przez cały czas, od początku świata aż po dzień dzisiejszy. Kradnie nas spokoju, kradnie nas z czasu, kradnie nas ze szczęścia, z radości, kradnie nas ze wszystkiego. I najlepiej by było dla niego, gdyby wykradł nam wszystko i na końcu nawet życie. To by było dla niego spełnienie. Jest złodziejem od początku. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, 10 wiersz. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Jeśli mogę ten werset sparafrazować, to zrobiłbym to w taki sposób. Jeśli kochasz pieniądze, to przyniosą ci one przeróżne cierpienia. Bardzo prosto to zrozumieć. Ci, którzy ulegli jej, więc tej miłości, uwikłali się w przeróżne cierpienia. Tak jak już powiedziałem, bez pieniędzy nie da się żyć. No nie da się żyć, taki jest świat. Ale apostoł Paweł mówi, powinniśmy poprzestawać na tym, co mamy. Powinniśmy poprzestawać. Nie dążyć do wielkich rzeczy, bo możemy się zapędzić w kozi róg. Zapędzić się w ślepą uliczkę. Zapędzić się w miejsce, z którego będzie ciężko wyjść. Miłość pieniędzy, więc to pożądanie pieniądza może przynieść człowiekowi i z pewnością przynosi wiele, wiele cierpienia. Ponieważ jest napisane, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, więc wnioskuję, że z tego rodzą się i inne grzechy. Grzech rodzi grzech. Pan Jezus, a to przykazanie. Z serca bowiem pochodzą złe myśli. Zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa i bluźnierstwa. Więc tu jest sedno sprawy. Jeśli ktoś kradnie, to ta kradzież już jest w jego sercu. Człowiek nie czyni czegoś, co nie jest w jego sercu.
czyni raczej to, co jest w sercu jego. Nawet usta mówią to, co jest to, z obfitości serca mówią usta, mówi Boże Słowo. Więc co jest w sercu człowieka, wychodzi na zewnątrz. Jeśli człowiek kradnie, więc jest ta kradzież i chęć pożądania w jego sercu. A więc przyjrzyjmy się definicji. Czym jest kradzież? Według encyklopedii kradzież to fizyczne wyjęcie rzeczy spod władztwa właściciela. A więc jeśli ktoś coś ma, jeśli jest władcą czegoś, właścicielem czegoś, włada, to jest moja Biblia. Chętnie mogę ją komuś oddać i dać. Ale jeśli mi ktoś ją ukradnie, to będę błogosławił tego złodzieja. Może się nawróci. Ale przykład. To jest moja Biblia. Nie ja ją napisałem, ale ją zakupiłem. To jest pewna rzecz, którą posiadam. I człowiek by zgrzeszył, gdyby mi ją podwędził, jak to się mówi. Gdyby mi ją zwinął gdzieś tam. Widzi, że ją zostawiłem na ławce, wie, że to do mnie należy, czeka, aż gdzieś odejdę i jaka fajna Biblia wezmę sobie. Więc idąc za tą definicją, ktoś wyjąłby tą rzecz spod mojego władztwa. Już by nie należała do mnie, to znaczy należałaby do mnie, ale w sposób fizyczny wyjąłby ją z mojego władztwa. Więc nie miałbym jej już fizycznie. Ubolewałbym nad tym, ponieważ do niej się przywiązałem. Z pewnością tak jest z każdą rzeczą, którą człowiek ma. Jeśli ktoś komuś coś ukradł, jeśli ktoś z nas padł ofiarą kradzieży, no to komuż jest do śmiechu wtedy? No, każdy przecież się przejmuje, każdy przecież przywiązuje się do pewnych rzeczy. Bóg to docenia i Bóg to przecież adoruje. Bóg to szanuje, że mamy rzeczy i dlatego dał to przekazanie, abyśmy się nawzajem nie okradali z rzeczy, które mamy. Nawet apostoł Paweł, pisząc do wierzących, do Efezjan, w 4 rozdziale, 28 wierszu, pisze tak. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Więc apostoł Paweł sprzeciwia się takim oto sytuacjom, jakie znajdujemy w historii Robin Hooda. Kto zna, ten wie, kto słyszał kiedyś o tej postaci Robin Hood, no to wie, co on czynił. To był taki rozbójnik, kradł możnym, a dawał biednym. Kradł, ograbiał tych, którzy wiele mieli, a dawał tym, którzy mało mieli. Niby szczytny cel, ale kradł. Kradzież jest kradzieżą. Bez względu na to, co z tą kradzieżą zrobisz, co z tym, co ukradłeś, zrobisz. Nawet Boże Słowo mówi, że nawet Boże Słowo mówi w Przypowieściach Salomona, w którymś rozdziale, że nawet ten, kto kradnie, by zaspokoić głód, to nie jest dobre. To nie jest dobre. Nawet ten, kto kradnie, aby zaspokoić głód. Nie jest to dobry czyn. A więc apostoł Paweł raczej nakazuje, aby ci, którzy kradną, kraść przestali. Nawet jeśli chcą obdarowywać tym biednych. Niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywają dobra. Czy dla siebie? Też dla siebie, ale tutaj jest zaznaczone, aby miał z czego udzielać potrzebującym. Więc wnioskuję z tego, że skoro pisał do Efezu, do Efezjan, to znaczy, że nawet wierzącym zdarzało się chyba podkradać pewne rzeczy. I tak już powoli wchodzimy na nasze poletko, nasz chrześcijański światek. Więc jak to jest w kościele, w zborach albo w życiu? Czy kradzież to zawsze jest napad na bank? Czy może raczej też takie drobne rzeczy gdzieś w domu? W moim przekonaniu kradzież zawsze jest kradzieżą i nie ma różnicy pomiędzy kradzieżą a kradzieżą. A więc jeśli ktoś, złodziej, poszedł do banku, obrobił bank, napadł na bank, ma teraz pieniądze z tego banku, okradł bank, ma miliony, a ja, porównując się,
wziąłbym gdzieś złotówkę i wiedziałbym, że nie należy do mnie, wypadła i widziałem, komu wypadła, ale wziąłem ją do kieszeni, bo pomyślałem sobie, kolejna złotówka będzie, czynię się równym z tym człowiekiem. Dokładnie to samo serce. On tylko, że może nieco większą sumę, ale ja tę samą rzecz, pieniądz ukradłem, nie należała do mnie ta złotówka. Kradzież jest kradzieżą, bez względu na to, jakie kwoty wchodzą w grę. Ja to tak rozumiem. W moim przekonaniu Bóg nie czyni różnicy pomiędzy wielkim grzechem a małym grzechem. Jeśli jest kradzież, to jest kradzież. Jeśli jest cudzołóstwo, to cudzołóstwo. Jeśli jest zabójstwo, to zabójstwo. No nie rozumiem tego inaczej, jak właśnie w ten sposób. Więc może wypiszmy sobie, co nazywamy kradzieżą. No, kradzież zwykła, to o czym mówiłem. No, ktoś by mi wziął Biblię, ktoś by mi wziął, ukradł chociażby samochód, ukradł jakąś rzecz. To jest kradzież. Kradzież zwykła. Ale no, choćby też ci, którzy są kieszonkowcami. Jak wielu z nich jest na ulicach miast, jak wiele osób pada ofiarą takich małych przestępstw, a jednak kradzieży. Inna rzecz, porywanie ludzi, to też jest kradzież. Po pierwsze, kradzież z ich wolności, o tym już powiedziałem, ale po drugie, to się zawsze wiąże z pieniędzmi. Dzisiaj porywa się dzieci, porywa się ludzi dla okupu. Porywa się no choćby dzieci tych, którzy wygrali na wysokie pieniądze na loteriach w celu zagarnięcia tej wygranej. Takie są sposoby. Dlatego tak wielu oficjeli, tak wielu możnych ludzi jest obstawionych ochroną. Dlatego się próbują jakoś chronić. Więc porywanie ludzi to jest kradzież. Przemyt, dealerstwo. Kochani, ja za moich czasów gimnazjalnych, to nie było jakoś dawno temu, ale już jakiś czas temu. W gimnazjum, do którego chodziłem, albo w szkole, w której byłem, już na poczekaniu. I to jest dzisiaj oczywiste. Dzieci mają łatwy dostęp. Narkotyki były na porządku dziennym. Łatwiej jest dzisiaj, możesz się zgodzić lub nie, łatwiej jest dzisiaj młodej osobie dostać jakiś tam gram narkotyków, niż pójść i załatwić sobie alkohol ze sklepu. O wiele łatwiej jest dzisiaj narkotyki dostać w szkole. Wystarczy tylko wiedzieć, kto sprzedaje. Bezkonfliktowo, bezproblemowo. Więc takie czasy są. A dealerstwo, przemyt, narkotyki, sprzedaż narkotyków to jest kradzież. Ponieważ jest to nielegalne w naszym kraju, tego typu praktyki okradają budżet państwa na wielkie miliony. Wielkie miliony. A więc jest to kradzież. Ci, którzy się tym zajmowali, czy zajmują, okradają. Ale nie tylko z pieniędzy. Okradają młodych ludzi ze zdrowia. Okradają młodych ludzi z ich życia, z ich wolności. Zniewalają ich już na całe życie. Jeśli ten człowiek się nie nawróci, to już do końca życia będzie nosił piętno tego, co robił. Tak dealerzy dzisiaj zachęcają. Masz za darmo, spróbuj. Bo wie, że następnym razem przyjdzie, bo będzie głodny tych narkotyków i będzie musiał zapłacić. Młodzież jest dzisiaj w opałach. W wielkich opałach. A więc, co jest jeszcze kradzieżą? Rozbój, a więc jakieś włamania, rozbój. Ale także oszustwo. Przypomina mi się pewna historia. Pewien brat, to zdaje się pastor Michał Chydzik, któregoś razu opowiadał taką historię, że pewien brat przyszedł, kupował auto i dopuścił się takiego oto postępku, że na umowie zaniżył cenę, wpisał niższą cenę, żeby uniknąć wyższego podatku w urzędzie skarbowym. I poszedł, złożył ten dokument, zapłacił tą niższą cenę, ale tak go męczyło sumienie, że pewnego dnia wybrał się z powrotem do urzędu skarbowego, do tego okienka, przyszedł i powiedział: proszę pani, chciałbym panią bardzo przeprosić, ponieważ złożyłem fałszywe zeznanie podatkowe, zeznanie, jeśli chodzi o kwotę, zaniżyłem kwotę, żeby zapłacić niższy podatek. Chciałbym tą część, którą byłem winien zapłacić, teraz oddać. I ta pani w okienku podobno powiedziała, że nigdy w życiu jeszcze taka sytuacja ją nie spotkała.
Ale oczywiście skończyło się, że nie musiał zapłacić, ale odszedł z czystym sumieniem. I iluż może ludzi dzisiaj boryka się z tym problemem? Iluż ludzi, może i nawet w zborach, w kościołach, boryka się z problemem? No bo z jednej strony jest to takie atrakcyjne. Troszkę mniej zapłacę, będę miał więcej. Może mi na coś brakuje, może w ten sposób jakoś uratuję swój budżet. Ale to jest zło. To jest mimo wszystko zło. To jest kradzież. Ja tego inaczej nie mogę nazwać. Jest to kradzież. Okradamy wtedy urząd skarbowy. Urząd skarbowy jaki jest, taki jest. Ja się nie chcę wypowiadać na ten temat. Ale my jako wierzący ludzie nie powinniśmy okradać innych. Choćby nawet byli złodziejami, to nie powinniśmy ich okradać. Kiedyś to powiedziałem i to powtórzę, że okradanie złodzieja to też jest kradzież. Chyba, że to jest twoja rzecz, moja rzecz i bierzemy z powrotem. Ale okradanie złodzieja to też jest kradzież. Więc tak, jeszcze piractwo komputerowe. To też jest plaga. Dzisiaj w naszym kraju, w Polsce jesteśmy jednym z najbardziej spiraconych krajów całego świata. Polska. Najbardziej gdzieś tam jako jeden z najbardziej mających z tym problem krajów. Piractwo komputerowe. Więc o co chodzi? Chodzi o to, że twórcy, informatycy, jacyś autorzy, jacyś artyści tworzą pewnego rodzaju swoje dzieło. Tworzą dzieło, tworzą jakąś twórczość. Czynią coś, jest to ich praca. Tak jak piekarz piecze chleb. Oni robią coś innego, tworzą coś. I normalnie piekarz w normalny sposób oczekuje, że ktoś kupi ten chleb i zapłaci za jego pracę. To jest takie normalne. Piecze chleb i oczekuje, że za ten chleb ktoś mu zapłaci. To jest sprawiedliwe. I tak samo ci twórcy, autorzy, informatycy tworzą coś i oczekują, mają patent, mają autorstwo, licencję, oczekują, że ten produkt, nad którym pracowali mnóstwo godzin, będzie im wynagrodzony. To jest ich praca. Ale internet jest takim miejscem, gdzie w nielegalny sposób można to zdobyć za darmo. W moim przekonaniu jest to kradzież. W moim przekonaniu jest to kradzież. Nie umiem tego zrozumieć. Mógłbym to porównać w ten sposób. Gdybym ja tak mógł robić, to równa się to dla mnie równa się to z tym, że wchodzę do sklepu, biorę tą twórczość, cokolwiek to jest, z półki sklepowej i wychodzę nie płacąc. To jest, dla mnie to wychodzi na to samo. W ten sposób okradam i w ten sposób okradam, więc to jest kradzież. Podsumowując już, to, co już powiedziałem. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Miłość jest lekarstwem. Więc musimy wybrać dzisiaj albo wypełnianie przykazań, albo kochanie ludzi. Jeśli chcemy tylko wypełniać przykazania, potkniemy się, upadniemy. Ale jeśli wybierzemy kochanie ludzi, dbanie o miłość, to będziemy także przykazania wypełniać. I ostatni werset. Kradziona woda jest słodka, mówi Salomon. A chleb pokątnie jedzony smakuje. Lecz prostaczek nie wie, że tam same cienie, że jej goście przebywają w głębinach krainy umarłych. Więc kradzież, kradzione jest słodkie. Dlaczego? Bo jest łatwe. Ale koniec jest bardzo gorzki. Koniec jest bardzo gorzki. Więc w ten sposób dobiegliśmy do końca tego przykazania. Myślę, że ono też nie jest jakieś wymagające wielkich rozważań. Nie kradnij, to nie kradnij. To jest takie słowo, które jest bardzo jasno wyjaśnione. Jeśli Pan pozwoli, to następnym razem będziemy już mówić o przedostatnim przykazaniu, więc już teraz z tego miejsca zapraszam serdecznie na przyszły tydzień. Jeśli Pan pozwoli, spotkamy się na tym miejscu.